Dzień dobry, Liska. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Gothic. Jesteśmy aktualnie w wiosce klanu Wilka, ponieważ chciałbym się udać w tym odcinku do Xardasa. Później oczywiście może połazimy jeszcze po Nordmarze i wykonamy te zadania, które nam tutaj zostały, łącznie z tą kopalnią i tak dalej, dla doświadczenia. Bo jednak im więcej doświadczenia tutaj, tym lepiej. Natomiast sprawdziłem sobie na mapie w Google, gdzie jest mapa, gdzie jest wieża Xardasa, żeby już jest i żeby jej już tu tak bardzo nie szukać. Ona jest gdzieś chyba tutaj. Więc mam nadzieję, że uda się jakoś przejść tędy do Xardasa. Chciałbym z nim pogadać przede wszystkim i przepraszam was na samym początku. No już jestem, w ogóle kurczę, mam grę na głośnikach i tak gadam przez telefon i nagle ktoś pyta, ty takie wilki masz czy coś w rodzaju? A tutaj mi po prostu w grze cały czas wilki trajkoczą. Długo gadałem, bo widzę, że się ściemnia trochę. No nic, mam nadzieję, że się jeszcze wyrobimy. No, w sumie logicznie by było, gdyż Xardas jest raczej... Tak, z tej strony zwiedziliśmy mniej więcej. Ten Nordmar jest duży, wbrew pozorom. Tak na mapie to tak nie wygląda, ale... Rany, żeby go zwiedzić całego, to trzeba naprawdę się postarać. Tędy nie zejdę, prawda? Nie ma siły. Kurczę, może tak sprawdzę. Żeby się udało od razu skrócić sobie drogę, bo my w tamtym kierunku musimy i zobaczmy. Da się tu jakoś tak powolutku? Oh yeah, mistrzu ślizgu. Pięknie. I od razu pierwsi przeciwnicy. Auć. No, ale czuję różnicę. Czuję moc. Jak atakujemy tym małym atakiem, to oni do nas podchodzą wtedy. Okej, okay, widzę kamień. Świetnie, to wykończymy od razu. Tygryśka. Tygrysiek wróci do bajki o kubuś puchatku i zostanie zabity. Widzicie? On do nas teraz podbiega. I oczywiście nas trafia, więc łatwo warto na różne... Matko Boska, jest tak wolne to ostrze. W sumie gdybym zdobył miecz Robara, nie byłoby to głupie zdobyć ten miecz. Ewentualnie zabijając go lub coś w tym stylu, bo i tak później będziemy robić chyba zadania dla Xardasa. Ale nie wiem, czy Robar będzie coś chciał jeszcze nam od nas, bo on na razie chce się dowiedzieć, co się dzieje z Xardasem. Ale nic poza tym. Tuk. Pięknie, pięknie. Jestem z ciebie dumny normalnie. Drugi raz się to udało. Save all. No i chodź do mnie, ty chysiek. Chodź. Trafić tym czymś to po prostu. No, teraz ja się cofam. I co na to? I co ty na to? Jak ci tak ktoś cofa? Hm? Jak ci to podoba? Dobra, jeden dead. Świetnie. Weźmiemy sobie skórę. Poczuł od razu, jak wkurwiać się można przez to. Okay. A, tam chyba widzę już tą wieżę. Widzicie? Tam majaczy takie coś dziwne. Cześć. Kłotek. Kicior. Trochę cię na kamień nakieruję, przyjacielu. Już nie mógł uciec. Teraz cię przygwożdżę. Pięknie. I myślę, że podjemy sobie troszkę mięska, nie będziemy aż tyle zużywać naszych mikstur. Troszkę ich zużyłem jednak w tym Nordmarze, ale mam dużo mięsa. Króliki! Gincie zajce! Zajace! Zajec! No pagadi zajec! No pagadi! Pięknie. Roślinki i za same zające dostałem chyba tyle, prawie tyle samo ile za szablo zębnego! Ciekawe, czy jest tu zając, taki jak w Monty Pythonie, wyprawa po Świętego Graala. Mam nadzieję, że nie. To byłoby coś. Dobra, save all. Weźmiemy sobie troszkę rudy stąd. Może jak się uda, to nawet dobijemy do tej setki. Tam była kopalnia, pamiętacie? Ja będę chciał później pójść do tej kopalni. Tylko tak jak powiedziałem, nie będziemy się przebijać od dołu, tylko pójdziemy od góry. Moi drodzy, i będziemy ich pulować, po czym poznać, że jest tu coś niebezpiecznego. Okay, jakieś krwawe ślady, tam jest złoto.
i złote samorodki, doskonale. Troszkę pieniędzy z tego będziemy mieć. Ale widziałem jakieś wielkie ślady. O, może to będzie ten biały stwór, na którego mamy questa, a nie wiem gdzie jest. Byłoby fajnie. Na razie widzę gobliny. Kolejne zajce. Fin zajec. Czy to jest to, co myślę? Tam są, co to jest? Włochaty nosorożec. Widzicie co? Zabijemy go. Skuszy. Tam jest ich całe stado. O mój Boże. Zły pomysł. No chodź, chodźcie, 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 chodźcie. Ty nie jesteś jakiś specjalnie groźnym przeciwnikiem. Jesteś tak samo powolny jak i ja. Przebijanie się przez to będzie niezłe. Okej, tam jest cała masa goblinów. Od razu sobie może trzapniemy go. Czarny goblin. Czarnego goblina najchętniej bym położył trupem od razu. Świetnie. Kolejny. No, chodźcie, 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 chodźcie. Oh yeah, podoba mi się ten atak. Idealnie. Dobra, naprawdę mi się podobał ten atak. Z obrotu, że to jest ten specjalny atak bronią dwuręczną. Jeżeli będziemy mieć jeszcze halabardę, to już w ogóle wbijamy w tłum przeciwników i rzucamy takie coś. Wszyscy padają. Byłoby fajnie. Zardzewiały miecz oczywiście weźmiemy. Skórę tego nosorożca nie możemy zabrać. Jest jeszcze parę goblinów, można by ich ustrzelić z łuku. Skuszy znaczy się. Troszkę niżej. Świetnie, oberwał. Ten trup. Po nodze. Tam jest jeszcze jeden. Kikaj, ty odstawia. I tak ci to nic nie pomoże. Dobra, pozbieram oczywiście jeszcze wszystko. Wydaje mi się, że to jest droga do tego, gdzie powinniśmy się znaleźć. Nie mam pojęcia. Na razie jeszcze nosorożce są naszym celem. Jeden trup. Wow, 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 wow. Tak się nie bawimy. Żadne nadziewanie na róg. Nic z tych rzeczy. Pięknie, już mnie chciałeś trafić, co? Nie ma! Jestem Ragnarok, z Doliny Ragnaroka. Władca i pan Ragnari. Nie Nari, Ragnari. Dobra, save-all. Zabiliśmy ich dużo. Teraz save-all oczywiście. Zajec! Zaraz po dziubach, najgorszy wróg. One są takie słodkie, wiecie, by uśpić waszą czujność. Nie dajcie się zwieść. Bo to nie była wieża, tylko wielkie drzewo. Pięknie. Zmienimy broń. I pozbierajmy oczywiście wszystko, plus kolejny save-all. Jak widzicie, jesteśmy krainie save-alli, więc trzeba save'ować. Dokąd prowadzi ten... To jest jakiś kurhan. Stary. Weźmiemy oczywiście wszystko z goblinów. Dwie roślinki. Można by poza tym troszkę nowych mikstur porobić. Kolejny zajec. 25 punktów doświadczenia. Cudownie. I czy ten kurhan coś ma na sobie dziwnego? Nie. Chyba do niczego nie służy przysłowiowo. Ale mamy tutaj alijagody. Alkojagoda. Czy co, przepalimy sobie troszkę, przesmażymy sobie troszkę mięska, bo chyba mamy dużo. No właśnie, 100 prawie. Surowy chrząszcz też sobie zmienimy. Wpieczonego chrząszcza. Świetnie. Dobra. I co jest przed nami, czego powinien się wystrzegać? Wilki są przed nami. Pal licho z wilkami. W okazji tu coś jeszcze jest chyba. Zobaczmy. Oj, lubię zwiedzać, więc będziemy dużo eksplorować w Gothiku jeszcze. Jak wiecie, cały czas lubię tutaj patrzeć
Czyżbym ja tu był? Prawdopodobnie tak. Bo to jest droga do klanu Młota. My się na razie udajemy tam. Oj, to jest zdecydowanie za duże stado jak na nas. Zomnomią mnie w trybie przyspieszonym. Spójrzmy sobie. Tak jest, ja tutaj byłem. Widzę, że jest cała masa rzeczy pozabijanych. Czy tu są bizony? To są bizony? Tak, to są bizony. Tam jest jeden wilk. W zasadzie z jednym wilkiem. Czemu nie? Pięknie. Jeden wilk? Chyba tak, samotny. Najwidoczniej. Samotny wilk, tym razem ci się nie opłaciło być samotnym. Samotny wilku. Tam jeszcze jednego widzę. Troszkę skór pozbiera. Aż uciekł, dobra. No to co? Teraz w tą stronę, prawda? Chyba. Albo nie, w tamtą powinniśmy się udać. Dobra, save all. Tam jest więcej wilków. No to mi się plan trochę popsuł. Mowy nie ma. Musimy się dostać drogowskazy. Czy tu nie ma nigdy drogowskaza do Xardasa? Do Młota, do Wilka. Idziemy tędy. Jeżeli oczywiście dobrze kminie i to jest w ogóle droga właściwa. Czy, aha, ty jesteś tym łowcą, który mnie tam prowadził. Goblin, z którego nie zabrałem rzeczy. Widzę jeszcze parę goblinów. Wow, orzesz ty. Goblin szaman? No bez kitu. Nie? Tak, Bezi, to jest drzewo. Drzewa zazwyczaj się wymija. O mój Boże, nie! Dobra, to robimy naszą ultra taktykę. Oczywiście w złą stronę biegnę. Prawda? What the fuck? Bezi, goń! Nie obrócę się, mowy nie ma. Ja wiem, że oni są za mną. To jest wystarczająca zachęta do tego, żeby biec szybciej. Prawda? Wow! Jezus Maria, odczepcie się ode mnie! Paszą! Sio! A kysz! W ogóle. Save all. Czy to jest dobra droga, gro? O, okej, okay, dobra. Gdzieś uciekłem. A teraz pytanie, jak dojdzie. Gdzie jest Xardas? No cóż. Na razie przestań zacinać, gro. Tutaj również byłem. Czy to jest cieniosłup, który śpi? Śpi, czy jesteś martwy? Śpisz. Mógłbyś już ginąć? Cudownie. Co za papier... Papierny... Kiełbasa! Jeszcze mnie kaszę się. Dobra, save all był zrobiony. No, o mój Boże! Gdzie jest ta cholerna wieża? No nie przez... Tak bardzo chcesz umrzeć? Wiesz, że sam nie dasz mi rady. Mniejsza z tym. Nie wiedział tego. Mięszko. Teraz się pewnie łapiecie za głowę, bo wiecie, że na przykład wieża Xardasa leży na przykład tutaj, a nie wcale tutaj gdzieś. Nie mam pojęcia, gdzie ona leży. Ja chcę iść tędy i zabić tego cieniostwora, który mi wpakował kły w moje 4 litery. Cieniostworze, przygotuj się. Tu.
Pięknie, o to chodziło. Bizon, nie przeszkadzaj. Bizon, współpracujesz z wrogiem. Bizon do jasnej cholery. Aż wiedziałem, że bizon będzie... Bizon jest wrogiem. Co za durne zwierzęta. Sporo obrażenia mu zadaje. No tak, trafić go z tego to już w ogóle będzie cud. What the fuck z tymi bizonami? Jeszcze oczywiście za chwilę któregoś trafi i wszystkie się na mnie rzucą. Co za... O! Nie zaczynasz z Ragnarem, bo to błąd. Już chciał mnie dobić. Wystawiłem swą potężną rękę. Karząca dłoń Ragnara sięgnęła po jego potopór i wymierzyła sprawiedliwość na cieniostworze. Tak, że aż go wywaliło na lewą stronę. Weźmy jego skórę. Zróbmy save'a. Te łapy to były cieniostwora, nie tego potwora. Nie wiem, gdzie tego potwora miałbym szukać z questu. Coś pilnowałeś może? Czy tylko upolowałeś paru niemiłych, paru, znaczy biednych podróżnych? Chyba to drugie. No nic. Pójdziemy trochę w tamtą stronę jeszcze. Naprawdę jestem ciekaw, czy ja dobrze idę. Ta wieża powinna być duża. Wielka, zaznaczona strzałką. Tu, Ragnar. Tu! Tego najpierw zabij. Tego drugiego mówię! No i tak. No, wlazłem w coś, co nie chciałem. Klipunek, spadać. Ha! I co? I tak będę stał. I sobie pójdę apk. I staj. I walczcie ze mną. No co za... Jakie upierdliwe, autentycznie. Okej, jeden zabity. Ciekawe, czy się uda tego zabić. Czy co? Nie będę ryzykował. Mikstura. Przynajmniej trochę. Karkołomna autentycznie ma przeżycia z tymi potworami. Okej. Zabity. Kolejne 600 doświadczenia, bo za obydwa. Troszkę mięska w nagrodę. Bez i będziesz grubasem po tej grze. Po mojej kampanii szczególnie. Dużo tutaj jest również różnego rodzaju roślin, które wezmę sobie. Dobra, save all. Znowu tam jakieś wilki wyją, oczywiście. Więcej roślinek i więcej goblinów. Super. No chodźcie. Dobra, przynajmniej jeden zginął tak jak powinien. Świetnie, kolejny. Jeszcze jeden. I co teraz? O? To było fajne. Nice. Dobra, te sobie ustrzelimy. Save all oczywiście. I cóż, mam nadzieję, że naprawdę jest droga do Xardasa. Dobrze, armia goblinów. Xardas, zatrudniłeś nowych pomocników. Gobliny. Haha! Kocham ten atak. To było coś. Dobra. Który jeszcze? Znowu? Matko Boska. Normalnie cały klan wybije. Wow. Ich tu było chyba raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć.
11. Wow, sporo. Nie będę ze wszystkich zbierał wszystkiego, bo one nie mają zazwyczaj dużo rzeczy, to minę po prostu loty. No nie wierzę. Inwazja goblinów. Reputacja klanu Wilka 25. Nawet nie wiedziałem, że mam taką taki quest. Nice. Okej. Okay. No ale faktycznie inwazja to inwazja. Inwazją to była. Gdzie jest ta jebana wieża? Tędy jakoś? No, w dół na pewno nie. Ja są wysoko jak diabli. O, pewnie gdzieś... Tam będzie, na pewno. Pójdziemy jeszcze sobie w tamto miejsce pozwiedzać. Mhm, save all. Nie ma tak, cały odcinek spędzić ze mną na łażeniu po lesie bez celu. Szukając tego, co nie wiadomo, gdzie jest. Prawda, ludziska, że wspaniała perspektywa. Czy można lepiej spędzać czas? Fajne te sople są takie duże. Dobra. To już wiemy na pewno, że to nie jest dobra droga. Pójdziemy zobaczyć aktualnie może tędy. Kolejne te dziwne grzyby. I widzę chyba jeden z grobowców, o których wspominał tamten koleś z pradawnymi. W sumie można też i to załatwić. O, dzień dobry. Orkowie? Wow. Najgłupszy ork na świecie. Mhm. Mięsko. Nie byłem tutaj. Chyba, że to może jest jakaś droga do Xardasa. Nie wiem, tajemne przejście i tak dalej, wiecie. Wygląda dziwnie. Nie mam pojęcia, do czego to służy. W sumie fajny sposób na walkę z nimi. Nie? Trzy strzały i nie żyje. I to jest elitarny wojownik? Chyba tak. Nawet nieźle. Okej, okay, wykonuję takie zadania. Nie mam pojęcia. Dzień dobry. Chyba znaleźliśmy. Wow. Tam jest, ktoś do mnie już strzelał, oczywiście. Ze szkieletami będzie znacznie prościej. Tam jest szaman. Okej, jaki kolejny biegnie do mnie? Co? Zrobimy to w ten sposób. Zapiszemy sobie tutaj na pewno grę. Będziemy bić tych, którzy do nas idą. Temu nie będziemy pomagać, jest zdecydowanie za dużo szkieletów, żeby się na nas wszystkie rzuciły. Trochę do tyłu. Pięknie, następny zabity. No chodź, 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 chodź. Chodź, mówię. Ja tam nie pójdę. Pójdę, a jednak idę. To jest dopiero dobry. Mhm, cudownie, znał save all. To jest chyba jeden z tych grobowców, o których mówili, wiecie, że orkowie weszli i nie umarli się burzą przez to. Teraz najchętniej bym zabił tego szamana. Troszkę się może podleczę. Oni zadają sobie nawzajem tak małe obrażenia, że w zasadzie jestem skazany na zabicie wszystkich. Cudownie, chodź tu. I zostałeś mi ty. Pięknie, o to chodziło. Idealnie wręcz. Siódemka. Leczymy się troszkę.
No proszę. Weźmy jego sprzęt, bo jest zdecydowanie najcenniejszy. Kostur z ostrzem, mikstura, fajka. Tak samo tutaj wszystko. Elitarny wojownik. Auć. Sejwol. Tam widzę łucznika, który do mnie właśnie strzela. Auć. Dziękuję bardzo za pomoc. A teraz umieraj. Kurczę, sporo ich tu jest. Tak jakby orkowie też przyszli na, z kampanią na odnalezienie tych kamieni, ale tam jest naprawdę dużo. Okay, jeszcze jeden. Jezu, cała armia. Identycznie. Wygląda dobrze. Lezzi, bardzo ci proszę. What the fuck? Wow, prawie. Chciałbyś, co? Auć, auć, auć. Dużo mi to dało. Właśnie, zajmijcie się sobą, panowie. Ja się muszę troszkę podleczyć. Przy okazji chętnie bym też poeksplorował i pozbierał wszystkie rzeczy, które tutaj są. Szkielet jest zdecydowanie prostym przeciwnikiem niż ork. Może wy się zajmijcie sobą, panowie? A ja tutaj poeksploruję. Zardzewiał miecz. Strzała jakaś. Zobaczmy, jest tu coś ciekawego. Drewniana tarcza. Zardzewiał miecz. Oczywiście bierzemy. Wszystko później opylimy za jakieś grosze, ale z tego się zrobi niezła suma. Jak już się pozbiera. Kamień przodków. Tak jest. Mamy jeden z kamieni. Ktoś do mnie biegnie. Nawet dwóch jest. O, bierz się z wojownikiem, tak? Dobra, ja ci pomogę trochę, szkielecie. I przy okazji sam cię teraz zabiję. Orkowie raczej są na straconej pozycji, nie mają szans z taką ilością przeciwników. No, ale zawsze fajnie popatrzeć, jak się męczą. Zobaczmy. Ten jest wypychany. Kogoś na pewno trafię. Spulowałem to, co chciałem. Chodź, 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 chodź. No, ramię w ramię ork. Który do mnie? Który do mnie? Który do mnie? Tam jest ożywienie, ten silniejszy. Wiecie, co bym najchętniej zrobił? Czemu się tak wolno życie odnawia? Odtrutka, mikstura, uzdrawianie. Może mam chorobę na sobie jakąś? Nie wiem. Trochę do tyłu. Tych trzech bym sobie chętnie się pozbył. Chodźcie, 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 chodźcie. Ten ork naprawdę mi pomaga. Ten łucznik, do jasnej cholery, Sejwol. Trzeba go sprzątnąć w następnej kolejności. Pięknie. Jeszcze ekwipunek. Teraz uleczymy się. Mikstury w ruch. I mięsko. Chodź, 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 chodź. Czekam. Kolejny dead. Cudownie. Sejwol. Zabijemy teraz łucznika, który był po lewej stronie. Nawet dwóch. Następni. Tam walczycie, tak? Jeszcze jeden do mnie poproszę. Następny chce pójść do grobu po raz ponowny. Świetnie, jeszcze jeden. Fajnie, że oni się odciągają wtedy po jednym. Cudownie. Save all. No, chodź ty tu, wielki bydlaku. Chodź, 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 chodź.
pozdrawiam cię. No dobra. Ajść, dałem się trafić idiotycznie. Dobra, zaspamujmy go. Wow, kurde. Ja pierdziele. Silny koleś. Leczenie. Jeszcze raz. No, Snor się nazywasz. No dobra, zapamiętam twoje imię. Po tym jak cię pokonam oczywiście. Dobra, gram jak debil autentycznie. No okej, okay, dzięki za pomoc. Aktualnie się nim zajmiesz trochę. Pokonałeś ten szkielet. Jestem pod wrażeniem. Zabić jeden szkielet to jest coś. Świetnie. Ten ork naprawdę mi pomaga. Wow. Szkoda, że nie możemy się zaprzyjaźnić z nim na przykład później. Dobra, każdy będzie się klepać teraz. Okej. Okay. Spam! Spam miał być. Gro. Co jest? Dlaczego ja go nie mogę trafić? Umrzyj. 500 doświadczenia za jednego. Co ty miałeś? Szeroki miecz. Tylko to? Jeszcze okrągła tarcza i nic poza tym. Cudownie. No, to chciałem właśnie usłyszeć, że boss tej lokacji nie ma nic przy sobie. Zjedzmy coś w takim razie. I sprawdźmy tą jaskinię, w której było mordercza bitwa. No i tak orkowie by sobie nie dali rady w tym miejscu. W życiu. Z nie sami. Okej. Okay. Drewniana tarcza. Pięknie. Zobaczmy teraz, co jest w tamtym pomieszczeniu. To jest znowu jakiś... Szkielet miał trochę strzał. Kolejne miecze. Nie będę wszystkiego zbierał, będę zbierał mniej więcej to, co mi wpadnie w łapę. Te orkowe przedmioty, owszem. Ale raczej ze szkieletów tych zardzewiałych przedmiotów nie będę zbierał. One nie mają przy sobie nic ciekawego zazwyczaj. Tak mówię, a i tak zbieram. Okej, tam coś siedzi, czy mi się wydaje? Nie, to chyba taka skała. Okej. Okay. Taka skała. Wydawało się, jakby ktoś siedział tutaj. Kolejne grobki. Możemy wejść? Nie. Ale może jakaś skrzynia będzie. Dawno skrzyń nie było, ludziska. Znaleźliśmy jeden z kamieni przodków. Czy to nie jest przypadkiem... Właśnie. Odwiedziliśmy tą jedną. No dobra, to przy okazji mamy jedną rzecz do questu zrobioną. Runiczny piedestał. Piedestał. Można tu coś włożyć. Aha, użyj kamienia. Kamień przodków pasuje idealnie. Siła plus 3, reputacja. Nice. Sweet, a tam coś leży. No przecież widzę, że leży. Kosztowności bierzemy. Złoty kielich. Srebrny kielich. Fala mrozu. Bardzo przydatna w tej lokacji. Nie ma co. Złoto też oczywiście weźmiemy i jest kuferek. Czyli dostaliśmy nagrodzenie całkiem nieźle. 3 siły to dużo. Łuk myśliwski, fale mrozu, przywołanie ognistego mieca, wypędzenie zła, mieca. Nie tak, tak, Ragnarok, mieca. Mieca. Ty się kurde, mieca. Naucz się polskiego, baranie. Okej, okay. No dobra, czyli jedno mamy za sobą. Ciekawe, czy jak zbiorę całą moc runiczną, to... Znaczy nie moc runiczną, tylko całą moc tych kurhanów, będzie zabawnie. Więc ludziska zrobimy teraz tak. Ja tutaj skończę oczywiście odcinek. Ale że chcę jeszcze sobie przejść dalej. W tamtą stronę. Nie wiem, czy ja będę was zanudzał takim łażeniem, po prostu zabijaniem potworów. Chciałbym się tutaj dostać, wiecie? W tą stronę. I tutaj skończymy odcinek. Do zobaczenia, hej.